Orłowo na Bis. Byliśmy tutaj w tygodniu. Pogoda była ładna, słoneczko. Pięknie dzisiaj taka kamiełka, no ale nie złowiliśmy nic. Także dzisiaj dogrywka, weekend. Sobota pewnie będzie zdecydowanie więcej wędkarzy. Mam informację, że już ktoś coś złowił. Godzina 9:30, więc zdecydowanie później niż byliśmy poprzednio. Ale dzisiaj chcę połowić gdzieś tego do godziny 14:15. Zobaczymy, co będzie. Widzimy? No to pomachaj. Pomachaj. O, widzisz nas? No super. Dobra, ja kończę. Pa. Córki. Bo tam jest kamera taka i... Aha! I normalnie można obserwować cały czas, ile jest wędkarzy przy klifie, po drugiej stronie molo, tam są zajebiste kolonowe miejsca. No tak. Super sprawa. Słyszałem, jedna już jest. 68? Tak. Zobacz, no chłop w gumiaczkach chodzi, starszy. No. Widać, że doświadczenie musi mieć, skoro chodzi. Jakby nic nie złowił nigdy, to by nie chodził w gumiaczkach, tak? No. Z brzegu na pewno wyciągał. U mnie w Gdańsku taki chłop chodzi, ma sprzęt, no taki za parę tysięcy widać. Aha. I też w gumiaczkach chodzi. Mhm. Czyli coś kiedy... A jak się go chciałem podpytać, to mi stwierdzili od razu. Nie chciał nic sprzedać tajników, nie? Ale widać, że no... W takich miejscówkach jak tutaj, to ci powiem, że wcale nic nie daje to wchodzenie do wody. Jakbyś stał na brzegu, to byś nawet mocniej mógł rzucić, no wiesz, to byś to samo rzucił. No. Dobra, idę do nich też zagadać. I na to coś ci wziął? Na to wcześniej, dzisiaj nie. A tu w Orłowie najlepsze miejsce to jest tutaj właśnie przy tej skarpie? No tutaj ten cały pas, do bunkra i w stronę mola tutaj. Aha. Ale za bunkrem też są jeszcze kilka fajnych miejsc. To jest ładne. Piękne. Ale silna ryba. Ale silna. Flądra! O, rany, rany. Taka flądrka. O, jest w końcu ryba.
Się martwię trochę o ten klif. Wiesz, tak ludzie tutaj chodzą, kurde, to wygląda jakby to miało... Ale to tak od zawsze tak wygląda. Tak? Raz jak spadło, to nawet nie było widać różnicy. Aha. No i bo myśmy byli tutaj z Przemkiem, to tam się tak fajnie posypało, nie? Tam, gdzie to drzewo teraz leciało. Przez chwilę to nic nie ma, spadnie można przejść, potem się samo... No. Zresztą widać tutaj, że to ta glina tak od morskich fal jest nawet tak powymywana. Słuchaj, czym się to martwisz, jak ludzie na górę, po górze chodzą, no to... No nie, no ale zobacz, tak jak ci tutaj idą, aby się coś zasypało, to tak raczej smutno by było, nie? Tam jak stałem, mówiłem, to ludzie sobie stawali na końcu i o zdjęciach się nie robili, no. No nie. Pewnie nie widzieli, jak to od dołu wygląda. A dołu... Ja sobie miejscówkę wynajęłem tutaj w Odłowie. Posiedzę też, trochę porzucam. Prawdopodobnie ma się jeszcze uspokoić, więc jutro rano, zanim ruszę do domu, może skoczę jeszcze na ten, na rozerwie, nie? Połamania! No, dzięki. Cześć. Patrz, z tego sobie robisz pęterkę, tylko, nie? Fluorokarbonu. Mhm. To jest taki półzdezek, można powiedzieć. Zajebisty węzeł, szybki i mocny. Tak, żeby ci tutaj sobie leżało. Plecionkę przekładasz. Mhm. I plecionkę sobie obracasz o te dwa, nie? Tam. Z kilka razy. Z 8, 10, 1, 6. Ile chcesz, tyle zrobisz. I wracasz przez fluorokarbon. Mhm. I to jest koniec. Orłowo bardzo piękna miejscowość, ale niestety, tak jak widzimy na załączonym blasku, ryby nie ma. No, przed chwilą rozmawiałem z paroma wędkarzami, którzy przyjechali tutaj połowić tak rekreacyjnie z głębi Polski. No i oni w sumie są w pewnym sensie zadowoleni, że na Morskiej TV nie pokazujemy tych ryb, bo przynajmniej wiedzieli, że jest słabo z rybą i nie napalali się na to, że będzie tutaj jakieś Eldorado. No niemniej jednak brakuje mi tych rybek. Fajnie by było, żeby one się tutaj pojawiły. Jak się pojawią, to oczywiście ja się też pojawię i nagram dla was filmik. No niemniej jednak na tą chwilę chyba troszeczkę będziemy pauzować z tymi filmikami z nadwody, bo tak jak widzicie, no panie, tu nie ma ryb, no bo nie ma, albo ja nie potrafię ich wyłuskać. Dzisiaj z 11 wędkarzy teraz łowi, ogólnie się przewinęło chyba z 20. No i muszę wam powiedzieć, że to chyba nie tylko moje brak moich umiejętności, ale ogólnie jest słabo z tą rybą. Rozmawiałem z paroma wędkarzami, czy to ma wpływ pogoda, ale oni twierdzą, że no skoro woda ma 6 stopni, to taka idealna temperatura na morską trocz, no to ona powinna być. Dzisiaj nie było falowania, to falowanie powinno być większe, wtedy ta trocz podpływa bliżej brzegu. Może coś w tym jest. No niemniej jednak są dwie czy trzy jednostki trollingowe, które tutaj sobie pływają koło nas. Nie widać, żeby u nich się też coś działo, więc ogólnie nawet u nich jest słabo z tą rybą. No i tyle, słuchajcie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pokażemy wam inne łowisko. Mam nadzieję, że tam może się ryba pojawi, ale myślę, że na te rybki, na te filmy z rybami to trzeba będzie poczekać gdzieś tak do marca. Podejrzewam, że marzec, kwiecień, przed pojawieniem się balony. Tuż przed pojawieniem się balony, wtedy może być więcej tych rybek. No, ja sobie jeszcze troszeczkę połowię, ale was już żegnam. Nie chcę was katować. Cześć!